Państwa, trwa w tej chwili dosyć intensywnie dyskusja na temat naszych propozycji ze sfery społecznej i ekonomicznej. Przypominam, to nie są propozycje pełne. Będą następne, obejmujące inne dziedziny życia. Już teraz wspominamy o pewnych propozycjach, które są już w parlamencie, choćby o składkowaniu dochodów powyżej 2,5 przeciętnej, ale powtarzam, propozycji będzie więcej. Jest jednak potrzeba poważnego, a nie takiego, jak widzieliśmy wczoraj, przedyskutowania tych wszystkich spraw. Stąd proponujemy, żeby 24 września odbyła się konferencja z udziałem ekonomistów. Ja tutaj pozwolę sobie odczytać listę zaproszeń, gdzie te propozycje, ewentualnie inne propozycje jeszcze uzupełniające, były poddane merytorycznej dyskusji. Merytorycznej, to znaczy takiej, gdzie nie padają inwektywy, zarzuty, gdzie nie próbuje się budować analogii z wydarzeniami, które z całą pewnością naszej partii nie dotyczą. Krótko mówiąc, chodzi o poważną rozmowę, bo Polska naprawdę dzisiaj zasługuje na poważną rozmowę. Ja pozwolę sobie odczytać listę tych propozycji personalnych. Do wszystkich tych pań i panów będzie skierowane zaproszenie. To jest profesor Grażyna Antyparowicz, doktor Mariusz Andrzejewski, doktor habilitowany Leszek Balcerowicz, profesor doktor habilitowany Marek Belka, doktor Andrzej Bratkowski, profesor Ryszard Bugaj, doktor habilitowana Elżbieta Chojna-Duch, profesor Zyta Gidowska, profesor Adam Glapiński, profesor Stanisław Gomułka, doktor Mirosław Drzenicki, doktor habilitowany Robert Gwiazdowski, profesor Jerzy Hausner, doktor Ireneusz Jabłoński, profesor Andrzej Kazimierczak, doktor Stanisław Kluza, profesor Grzegorz Kołotko, profesor Cezary Kosikowski, profesor Jerzy Kropiwnicki, profesor Elżbieta Mączyńska, doktor Cezary Mech, profesor Witold Modzelewski, profesor Józef Olesiński, profesor Jerzy Osiatyński, profesor Leokadia Olejziak, profesor Witold Dąbrowski, profesor Stanisław Owsiak, doktor Ryszard Petru, profesor Krzysztof Rybiński, doktor Andrzej Żońca, doktor Andrzej Sadowski, doktor Janusz Szewczak, profesor Teresa Lubińska, profesor Andrzej Wernik, profesor Jan Wojtyła, profesor Andrzej Wojtyna w tym wypadku, profesor Anna Zielińska-Głębocka, doktor Marek Zuber, profesor Jerzy Żyżyński. Krótko mówiąc, są tutaj ekonomiści bardzo różnych poglądów. Często są to osoby, które krytycznie odnosiły się do nas w ogóle i do naszych pomysłów ekonomicznych. Są osoby, które podchodziły do naszych pomysłów bardziej obiektywnie i życzliwie. Chodzi o poważną dyskusję. Jeszcze raz podkreślam, Polska naprawdę zasługuje na to, byśmy poważnie, a nie w ramach jakichś przedsięwzięć propagandowych rozmawiali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczyć. Ja chciałbym jeszcze dodać, że wczorajsze wystąpienie ministra Rostowskiego jest najlepszym świadectwem tego, że nie jest poważnym politykiem. W końcu to nic dziwnego, skoro i jego przełożony, premier Tusk, zachowuje się w sposób niepoważny. Przypomnę Państwu, że kiedy Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości chciał rozmawiać na temat systemu emerytalnego, to wtedy do grona ekspertów, polityków, posłów Prawa i Sprawiedliwości z panią profesor Józefiną Hrynkiewicz na czele przyszła delegacja rządowa składająca się z premiera Tuska i jego eksperta w postaci rzecznika Pawła Grasia. Ale mimo wszystko Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości jest gotowy do debaty. Sukcesywnie będziemy składać projekty ustaw z
planu, który został przedstawiony przez pana premiera Kaczyńskiego w ostatnią niedzielę. Mamy nadzieję, że podczas debaty sejmowej, podczas pracy w komisjach będzie okazja do tego, żeby nasze poglądy zostały skonfrontowane z poglądami tych, którzy dziś rządzą w sposób jak najbardziej merytoryczny i poważny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma